Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność po raz kolejny gościć pana profesora Hieronima Graalę, Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj bierzemy kolejny kraj pod lupę, jeżeli chodzi o właśnie tematy rosyjskie. Dzień dobry panie profesorze, bardzo mi miło. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Chinach i Rosji. Chinach i Rosji, które no, w obecnej sytuacji te relacje dla sytuacji międzynarodowej wydawać są kluczowe. Tutaj mówi się o tych chińskich inwestycjach w Rosji, mówi się o tym, czy Chińczycy będą w stanie zastąpić rynek europejski dla rosyjskich towarów, w jaki sposób Chiny dzisiaj myślą o Moskwie. Ale przed tym, w myśl też naszych poprzednich spotkań, chciałbym zapytać pana profesora właśnie o te początki. W jaki sposób w tym, kiedy właściwie moglibyśmy powiedzieć, że w tym rosyjskim myśleniu o świecie pojawia się wątek chiński, biorąc pod uwagę historiografię oraz takie relacje, a oczywiście mówimy o Chiny, no to jest starożytne cesarstwo, ogrom historii. Jak na to patrzyli Rosjanie z perspektywy lat? Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że gdyby mówić o oficjalnych stosunkach dyplomatycznych, nawet w skromnej postaci, bo to odległości były wielkie przecież, ale o początku kontaktów wzajemnych państwa środka i państwa Wszechrusi, to w zasadzie zaczynalibyśmy w XVII wieku. I to tak naprawdę w jego połowie najwcześniej. Tymczasem sprawa jest bardziej skomplikowana, bo te dwa odległe i przez 700 lat w zasadzie oficjalnie nic o sobie nie wiedzące państwa i kraje łączy pewne istotne, wspólne doświadczenie historyczne. To doświadczenie nazywa się Mongołowie. Warto pamiętać, że kiedy zwaliła się na Ruś Kijowską, na monarchię Rurkowiczów, wielka nawała mongolska z drugiej połowy lat 30. XIII wieku, to nie ulega żadnej wątpliwości, że za przewagę technologiczną tej armii, która pozwalała im forsować umocnienia potężnych niekiedy grodów ruskich, łamać umocnienia Włodzimierza nad Klaźmą czy Riazania, za tym się kryła chińska myśl techniczna. To Chińczycy wcześniej podbici przez Mongołów, zaprzężeni w machinę militarną rodu Dżingis Hana, nauczyli wyśmienitych jeźdźców i łuczników znaczenia prochu, prac saperskich, organizowania przepraw, błyskawicznej komunikacji przez konie rozstawne, przez pocztę kurierską, sygnalizacji na odległość na kilka sposobów, znakami, światłami i tak dalej. Wreszcie posądza się Chińczyków o to, że przed uderzeniem mongolskim na Europę to oni stali się tą agenturą, która przeszła przez te ziemię, opisując w sposób dla siebie znany i zrozumiały, a niekoniecznie zrozumiały dla ludzi średniowiecza europejskiego, przeprawy, drogi, grody i tak dalej. Nawiasem mówiąc, jest ślad taki w polskiej literaturze pięknej, to w swoim legnickim polu Zofia Kossak, takiego wykreowała postać kupca Chińczyka, który jest agentem Mongołów. Otóż Mongołowie odgrywali tu kolosalną rolę. Ale przecież to działało też w drugą stronę, bo o czym zapominamy, ciągle postrzegając tych Mongołów jako Tatarów z Sienkiewicza,
w baranich tułupach i na kudłatych mierzynkach, zapominamy, że Mongołowie w drugiej połowie XIII wieku i w połowie wieku XIV to sukcesorzy Imperium Chińskiego, to jest cesarska dynastia Hana Kublaja, to są rządy mandarynów i to jest po prostu imperium, no, co tu dużo gadać, po prostu imperium. I to imperium przez swoje zachodnie łusy ma do czynienia przecież z podbitą Rusią. Mało się już o tym dzisiaj pamięta, że w Pekinie w XIII wieku istniały ślady, powiedzmy, tych brańców ruskich, a na początku XIV wieku mamy w ogóle formację z Rusinów złożoną, jedna z sotni gwardii cesarskiej, a potem nawet cały pułk jest złożony właśnie z Rusinów. Ich współtowarzyszami niewoli byli Alanowie, Kaukascy na przykład, Kipczacy i tak dalej. Też sąsiedzi Rusi przecież. To nie jest tak, że te kontakty nie dawały jakiegoś efektu. No, jakby na to nie patrzeć, Pax Mongolica, nawet po rozpadzie na ułusy, na dzielne państwa, jednak była czymś wewnętrznie połączona. Jak była połączona tymi niewidzialnymi dla Europejczyka więzami bardzo, to widać, jak się czyta Marco Polo przecież, no, prawda? No więc ci Chińczycy o tej Rusi pewnie coś tam wiedzieli. Ruś wiedziała mniej, bo ci, co dotarli aż tak daleko, to nie zawsze wracali. No proszę pamiętać jednak, ile trwało przemieszczanie się. No tym niemniej jakieś kontakty były i musiały być. Zwracano uwagę na jeszcze jeden aspekt. Otóż, kiedy się mówi, że w tradycji państwowej, ustrojowej i społecznej Rosji jest tak wiele wpływów mongolskich, to zapomina się o tym, że szereg tych zjawisk i pojęć, o których się mówi, jest właśnie importem chińskim, które to rozwiązania Mongołowie zapożyczyli od Chińczyków. No właśnie chociażby ta poczta, rozstawne konie, prawda? Wszyscy z literatury rosyjskiej XIX-wiecznej pamiętamy pojęcie jamu, prawda? Czyli stacji pocztowej. Pamiętamy zresztą jako polscy patrioci jam za Polski jako miejsce zawierania zwycięskiego rozejmu z Moskwą, prawda? Jam, stacja pocztowa. Kiedyś porównywano szybkość przemieszczania się poczty władców moskiewskich w XVI-XVII wieku i poczty na Zachodzie. Wychodzi to na niekorzyść poczty habsburskiej, kurierów fuggerowskich i tak dalej. Po prostu tam te rozwiązania sprawdzone były od początków XIII wieku po prostu, a w Chinach chyba jednak jeszcze parę ładnych stuleci wcześniej. No. W związku z czym jeden przykład. Inny przykład, herbata, czaj, prawda? Dlaczego w Rosji używa się nazwy tego napoju najbliższej wersji chińskiej, mandżurskiej i tak dalej? Dlaczego droga, którą herbata dotrze do Rosji, jest inną drogą niż ta droga, która dotrze do Europy. No, można by to wszystko mnożyć. To jeszcze natomiast... zapytam, tak? Słucham? Właśnie jeszcze w tym momencie chciałem zaczepić pana profesora za słowo, bo też pan profesor mówił o tych relacjach, że Mongołowie, ale mówi się też, że sami Mongołowie ukształtowali tą rosyjskość, że właśnie ci Mongołowie, Słowianie jako Rosjanie, byli wyniszczani, grabieni, byli psuci przez właśnie sąsiadów, jakich tutaj mieli akurat w Mongołach, i po tych wszystkich napaściach no jakby zmienił się ich właśnie charakter. Wie pan, to jest dosyć taka potoczna, powszechna, mile łechcąca serce przeciwników
Rosji, rosyjskiej kultury idea. Czy ona rzeczywiście jest merytorycznie uzasadniona i czy wszystko można zwalić na Mongołów, to nie wiem. Poprzedni nauczyciele Rusi, czyli Wikingowie, o których mówiliśmy, też do jagniątek i dobrotliwych opiekunów wdów i sierot nie należeli. Państwowość mongolską przeżyli przecież nie tylko Rusini. Mało się dzisiaj już pamięta o tym, ale na Bałkanach była cała dynastia wywodząca się z chanów, rządząca, prawda, w Bułgarii i tak dalej. Więc wie pan, to jest dosyć ryzykowne stwierdzenie, zwłaszcza jeżeli będziemy pamiętać, że nie ma jednego modelu dla całej Pax Mongolica. Dlaczego na Rusi miało to zrodzić takie skutki, do jakich się odwołujemy, a na przykład w państwie Ilchanów, w państwie Hulagidów, czyli w Iranie, nie zrodziło to takich skutków. Zrodziło inne. Więc wie pan, to zawsze jednak to podglebie solidne i stojące tu na miejscu na dłuższą metę chyba odgrywa rolę niesłychanie istotną. Przynajmniej mnie tak uczył Aleksander Geister, że każda recepcja odbywa się modo recipientis, czyli jednak to przyjmowanie odbywa się jednak zazwyczaj na modłę przyjmującego, a nie nadającego. Więc to nie jest wszystko takie proste. Poza tym my chcemy wsadzić do jednego pudełka wszystko. Najlepiej, jeżeli chodzi o katalog negatywnych zjawisk. Okrucieństwo wikingów, waregów, okrucieństwo Tatarów, Mongołów i jeszcze biurokratyzm i korupcję Bizantyńczyków, prawda? I od razu nam trzeci Rzym tu powstaje. A może by tak odwrócić na przykład rozumowanie i stwierdzić, że kontakt z państwowością mongolską, a szeroki kontakt także z tradycjami państwowości bizantyńskiej, a potem z emigrantami greckimi, nauczył Moskwę tego, czego na przykład się nasza Rzeczpospolita nigdy nie nauczyła, a mianowicie wykorzystywania takiego atutu, jakim jest sprawna biurokracja i organizowanie sprawnego systemu podatkowego. Mówimy o okrucieństwie Mongołów, zapominając o tym, że używając terroru jako straszaka, w istocie rzeczy, jeżeli nie liczyć takich ekscesów jak Tamerlan, zdolni byli i skłonni byli zachowywać łagodność i litość dla podbitych, jeżeli ci w porę skapitulowali. I wtedy się ich nie eksterminowało. Mówi się o tym strasznym terrorze na Rusi. No, jak wyglądały rządy nad Rusią? Kniaź dostawał w ordzie dostawał jarłyk, przywilej rządzenia to prowincją ruską, zbierania podatków przy pomocy teraz tatarskich baskaków. Metropolita dostawał przywilej dla kościoła, gwarantujący mu nienaruszalność dóbr i tak dalej, i tak dalej. Nikt nie wymuszał zmiany religii, nie wyrzynał mniejszości religijnych i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest, proszę pana, mamy fałszywe, postsienkiewiczowskie wyobrażenie o ówczesnej ordzie. To nie są Azje Tuchajbejowicze, to jest orda, w Saraju budują pałac Hanowi Wenecjanie, a na Kulikowym polu przeciwko Moskwie obok Czambułów tatarskich staje najemna piechota z Gnui. No to pamiętajmy o tym, że ten wielki step rozciągający się do brzegów Morza Czarnego, wchodzący w interakcję z Kaukazem, z Iranem, z Bizancjum, funkcjonował tak, jak funkcjonował i dawał sumę pewnych zjawisk, niekoniecznie sprowadzającą się do kumysu, jurty, baraniny i
czegoś tam jest, a koniecznie Asyru. Asyr był ważny, ale akurat nie w tych czasach. No, wracając natomiast do rzeczy, czyli do Chin i Rosji. Sobie nie zdajemy sprawy, że na kilkaset lat dekompozycja tej spuścizny mongolskiej, walki między poszczególnymi rozpadającymi się ułusami, w zasadzie stworzyły taką, nie chcę powiedzieć strefę busorową, buforową, ale taką przestrzeń ruchomą między Chinami i Moskwą, że nawet kiedy oba te państwa zaczną już zjednoczone i scentralizowane, zrzuciwszy każde na swój sposób obce jarzmo, zaczną ekspandować, Chiny na zachód, a Moskwa na wschód, to zanim się spotkają, to upłynie ponad 100 lat. A i to spotkanie będzie przypadkowe. Moskwa najbliżej uzyskania wiedzy o Chinach była wtedy, kiedy Jermak podbijał Hanat Zachodnio-Syberyjski, gdzie jakieś tam kontakty otoczenie Hana Kuczuma mogło mieć ze światem mongolskim i chińskim. Natomiast oba te organizmy były zajęte czymś zupełnie innym. Ja kiedyś porównywałem fenomen kolonizacji, a raczej kolonializmu chińskiego i moskiewskiego, żeby nie powiedzieć rosyjskiego, na Syberii. To jest bardzo ciekawe, bo oni tak sobie idą z dwóch stron i to są dwa zupełnie różne procesy, ponieważ zbiurokratyzowane, zorganizowane państwo chińskie usiłuje w sposób zorganizowany, oczyszczając obcych pozostałości swój teren, tworzyć taką scentralizowaną strukturę i angażuje w przesuwanie granic, aparat państwowy, administrację, armię i tak dalej, i tak dalej. No, mają bliżej, co prawda. A Moskwa, o czym warto pamiętać, dojdzie do Amuru, nie angażując żywotnych sił państwa. Ten wielki, gigantyczny sukces kolonizatorski i polityczny, który dzisiaj zapewnia, od stuleci zapewnia Moskwie tak naprawdę stabilizację gospodarczą, stanowi zwornik gospodarki, rezerwuar środków i tak dalej, i tak dalej. Od XVII wieku zresztą. Ten obszar został podbity mimochodem i skromnymi siłami. No szli sobie ci kozacy, nie mylić z naszymi kozakami ukraińskimi, to po prostu cała ta wolnizna, którą wysyłano, takie powiedziałbym kupy zbrojne na żołdzie na przykład domów kupieckich albo nie mającej odpowiednich sił, posuwające się powoli na wschód administracji wojewodzińskiej, moskiewskiej. Otóż te kupy zbrojne, które tam szły, po co? Futra. Futra. Najważniejszym magnesem do ekspansji moskiewskiej na wschód było to, co zapewniało środki, każdorazowo zresztą, na odbudowę potencjału państwa po wszystkich klęskach, po wszystkich smutach, wojnach smoleńskich, buntach strzeleckich i tak dalej, i tak dalej. To, jak mawiano na Kremlu, kosmate złoto było czymś, co stabilizowało gospodarkę. To nie jest ważne, ile na przykład polscy żołnierze wywieźli złota z Kremla. Nie tak znowu dużo, ale nie o to chodzi. Nie jest ważne, jak dalece zostały spustoszone skarbce kościelne i państwowe.
przesuwający się stan posiadania na Syberii i daniny, którymi okładano miejscowe ludy, pozwalały natychmiast odbudować rezerwy finansowe. W gruncie rzeczy przez cały XVII wiek, na przykład wysyłając swoich posłów do Madrytu, Wiednia czy Paryża, wysyłając prezenty, podarki dyplomatyczne, Moskwa się nigdy nie zastanawiała, co ma komu wysłać. Nawet w XIX wieku nawet tak było. Co wysyłano? Przede wszystkim sobole. Przede wszystkim sobole. Wiązki skórek sobolowych. I właśnie to puszyste, czy jak to woli, kosmate złoto dawało jednak tak wielki dochód przy minimalnych nakładach, że gra była warta świeczki. Ale też przestrzenie były rozległe, niezagospodarowane. No, futro to jednak jest w lasach. Były rozległe lasy syberyjskie. Oni tam sobie szli, budowali sobie te fortalicje, te stanice, te grody. No, a z drugiej strony szli Chińczycy. Najzabawniejsze w tym wszystkim to jest to, że nawet już jak byli na stosunkowo niewielką odległość jedni od drugich i nawet jak zaczynały się już pierwsze kontakty, to jedni i drudzy, wychowani, złośliwie mówiąc, w politycznej tradycji dworu mongolskiego, czyli takiego no jednak mocnego akcentowania swojej przewagi nad interlokutorem, byli przekonani, że oto napotkali na swojej drodze kolejny dziki lud, który za chwilę obłożą podatkiem i każą mu przynosić te skórki. Nam się to może wydać humorystyczne. Państwo mogą mieć wątpliwości co do mojej tezy, ale tu jest mnóstwo dowodów. Jedno z pierwszych poselstw moskiewskich, jakie się udało do Chin, już wiedzące, że tam jakiś mur, jakaś droga, coś tam jest dużego, nie do końca wiedzieli, gdzie to jest, bo w takim kompendium o monarchach świata w latach 70. XVII wieku władca chiński jest przedstawiony jako taki han, co mieszka za Mongołami. To jest mniej więcej dosłowne sformułowanie. No to jest taki pyszny opis, jak poselstwo rosyjskie przychodzi na bramę w Wielkim Murze wyjeżdżając. No ale Chińczycy, naród zbiurokratyzowani, mówią, nie, to nie jest ta brama, to pojedziecie tam. No do tej drugiej bramy, jak wiadomo, trzeba jechać dosyć długo. No więc oni jadą do tej drugiej bramy, to drugą bramę ich tam wpuszczają. W tej stolicy chińskiej niczego nie załatwili, wracają i piszą raport, który tam dotrze za 2 lata do Moskwy, że te Chiny to taki nieduży kraj, bo można je objechać tam w ciągu tygodnia, no bo tyle im zajęło peregrynowanie od jednych wrót do drugich, ich puścili. To jest anegdotyczny przykład, jak dalece nie było konkretnej wiedzy. W języku rosyjskim do dzisiaj pokutuje pojęcie chińskiego pisma, kitajska gramota. Oznacza to coś nieczytelnego, niezrozumiałego, taki abrakadabra, jak się nazywa. A skąd to się wzięło? Wzięło stąd, że jak pojawiło się jedno z pierwszych poselstw rosyjskich u imperatora Chin, w żadnym języku się poza mongolskim nie mogło dogadać, no i dostało pismo do cara, które dostarczyli, ale w Moskwie nie było nikogo, kto mógł to pismo przeczytać. To pismo leżało parę dziesięcioleci w archiwum carskim, a wreszcie pojawił się chytry i obrotny karierowicz z Mołdawii, niejaki Nikołaj Spafari, który szykując się do misji na wschód, nauczył się trochę chińskiego, przeczytał to, no i zrozumiał, że to była oferta nawiązania stosunków dyplomatycznych i wymiany handlowej złożona przez Syna Niebios, carowi Wszechruś. No więc to tak sobie wszystko bardzo spokojnie szło,
jeżeli chodzi o to uzupełnianie wzajemnej wiedzy, co nie znaczy, że od pewnego momentu wszystko szło spokojnie w tej strefie pogranicznej. No bo wreszcie się spotkali. Bo się wreszcie tej przestrzeni mandżurskiej i nad Amurem spotkali. Krótko mówiąc, gdzieś tam nastąpiło to spotkanie dwóch ekspansji, tej partyzanckiej i improwizowanej, opłacanej przez administrację lokalną i przez obrotniejszych kupców, a z drugiej strony ekspansji państwowej. Tu zresztą na tym pograniczu wiele się działo i tu mamy takie pierwsze polonikum, ja bym powiedział, bo nagle tam się pojawi w tej przestrzeni taki obrotny nasz rodak, niejaki Nicefor Jaksa Czerniachowski, który stworzy quasi książstewko. U nas się lubi o tym pisać, że prawie państwo niezależne i tak dalej. To była enklawa podwójnie zależna, bo on się jednocześnie opłacał w Moskwie i został ostatecznie przywrócony do łask po swoich wybrykach, a z drugiej strony opłacał się oczywiście Chinom. Tym niemniej to polonikum dla nas jest interesujące z jednego względu, ponieważ oto właśnie obecność takich osobników gdzieś tam ze Smoleńszczyzny czy innej ziemi przemyskiej spowodowała, że świat chiński doszedł do wniosku, że można się porozumiewać z Moskwą w języku polskim. Będzie taki zabawny wątek już w latach 80. w czasie oblężenia Ubazinu, gdzie Chińczycy, żeby załoga zrozumiała, co do nich piszą, przyśle list żądający kapitulacji w trzech wersjach językowych. Po mongolsku, po rosyjsku i po polsku. I tak dalej. Nie ma się co dziwić, bo ten język polski jeszcze nam się tu przyda na pograniczu moskiewsko-chińskim i w rokowaniach dyplomatycznych. Sprawa jest jasna. Jak już powiedziałem wcześniej, Chiny były blisko, Moskwa daleko. Moskwa zaangażowana w rozliczne wycieńczające wojny, przegrywająca wojnę smoleńską, 20 lat zmagająca się z Rzeczypospolitą w śmiertelnych zapasach o Ukrainę, a następnie mająca nad głową groźbę w dobie już Wiednia, że może jednak Jan Sobieski nie pójdzie w kierunku porozumienia w ramach Świętej Ligi z Moskwą, pójść przeciwko Turkowi za cenę uznania pokoju wieczystego i rezygnacji z Kijowa, ta Moskwa jest zaniepokojona tym, co się dzieje na Zachodzie, nie ma czasu na to, co na Wschodzie, a na Wschodzie Chiny napierają, chcą odzyskać całe dorzecze Amuru, tam gdzie się już rozpleniło osadnictwo moskiewskie, właśnie te Ałbaziny, Nerczyński i tak dalej, i tak dalej. A Moskwa już tam ufundowała sieć grudków, urzędy wojewodzińskie, no więc już przywykła do tego, że to ma. Krótko mówiąc, istnieje taki pierwszy traktat na poziomie państwowym, moskiewsko-chiński, to jest ten słynny Nerczyński Mir, pokój Nerczyński, który dla nas jest o tyle ważny, że jest w pewnym sensie polskim dziełem. Otóż głównym zapleczem intelektualnym delegacji moskiewskiej Bojara Gołowina et consortes był polski tłumacz, polski szlachcic Jan Andrzej Białobocki. Fantastyczna zupełnie figura. Szlachcic z ziemi przemyskiej, luterański, nie, kalwiński pastor w Słudzku, absolwent katolickich uniwersytetów w Hiszpanii, Portugalii i Italii, następnie najemnik w służbie moskiewskiej, przeszta na prawosławie i tak dalej, i tak dalej. Poeta, tłumacz. No i jest bariera językowa. Gołowin
w języku swoim, mandarynowi w języku swoim. Kto ma doprowadzić do pacyfikacji? Europejczycy. Powiedziałem już, siłą uderzeniowo-intelektualną delegacji moskiewskiej jest Białobocki i ma dwóch dobrych partnerów, dwóch jezuitów. Francuza Żelbiona i Portugalczyka Tomasa Pereire. Też nieszablonowe postaci. Wyobraźmy sobie taką scenę w czasie przedłużających się negocjacji, gdzie obie strony napinają się, demonstrują pogardę dla tych drugich, którzy są niższą rasą, niższą kulturą, a między mandarynami i wojewodą siedzi trzech europejskich inteligentów, moczą nogi w amurze i mówią: chłopaki, no zróbmy im ten pokój, bo inaczej nas to po prostu komary zjedzą, no nie, zima idzie, nie wyjedziemy stąd przecież. No. Żarty na bok, ale przypominam, że z tego też względu podstawowy egzemplarz traktatu pokojowego jest w języku łacińskim. Bo to jest język wspólny dla polskiego szlachcica i emisariuszy jezuickich. Tam się działo na zapleczu strasznie dużo fajnych rzeczy. Ten Białobocki ciągle z tymi futerkami i innymi łapówkami biegał do tych jezuitów, oni obiecywali poparcie. To znakomicie zachowane opisy tych rokowań. No i stanął pokój. Stanął pokój, który aż do połowy wieku XIX będzie fundamentem stosunków rosyjsko-chińskich, dyplomatycznych i podziału stref wpływów w Azji. Jak on jest ważny dla Chin, bo Chińczycy mają inną perspektywę chronologiczną, to pragnę Państwu przypomnieć, że parokrotnie w dwudziestowiecznych stosunkach chińsko-rosyjskich strona chińska delikatnie sugerowała, że punktem odniesienia do rozgraniczenia, podziału strefy wpływów i tak dalej, powinien być traktat nerczyński, czyli 1689 rok. Oni dalej są przywiązani do tych rozwiązań. No i się mnie dziwię, bo on był korzystniejszy niż późniejsze regulacje. Tym niemniej to rzeczywiście jest traktat, który przynajmniej na obszarze Syberii także mając pewne przełożenie na obszary Mongolii, no, dzielił strefy wpływów. Moskwa musiała się wycofać. Moskwa nie była w stanie prowadzić realnej wojny z Chinami wówczas, bo daleko, bo drogo, bo niewygodnie, ale również dlatego, że chciała mieć zabezpieczoną flankę azjatycką do działań w Europie, bo lada moment zaczną się czarnomorskie aspiracje Piotra, a potem bałtyckie urojenia i uroszczenia Piotra. Mhm. A granica chińska jest granicą bezpieczną. Jest granicą bezpieczną. Kolejne traktaty, ten traktat z Kiachty z 30. lat XVIII wieku, nawet poprawi jakby sytuację, bo rozszerzy koncesje handlowe. Zacznie się jakaś wymiana handlowa między Chinami a Rosją. Oba państwa mają swoje problemy na innych kierunkach geograficznych i tutaj się na razie nic strasznego nie dzieje. Tym niemniej potencjalne napięcia istnieją. Obie strony zaczynają już na początku XIX wieku zwracać uwagę na Azję Środkową. I tu znowu się zaczyna kolejny polski wątek. Jest taka przezabawna, nieudana misja senatora Gołowkina do Chin, gdzie miano renegocjować stare traktaty i gdzie głównym ekspertem znowu był Polak. I to Polak niepośredni, bo autor rękopisu znalezionego w Saragoście, czyli Jan Potocki, jako główny sinolog Imperium Rosyjskiego. Co więcej, mocno
powiedziałbym, zaprzyjaźniony i współpracujący z ówczesnym zwierzchnikiem resortu spraw zagranicznych w Petersburgu, czyli z Adamem Czartoryskim naszym. Warto zwrócić uwagę na tę nieudaną próbę pacyfikacji, czy raczej wyprostowania pewnych stosunków z jednego względu. Kiedy czytam materiały z rokowań dyplomatycznych moskiewsko, czy potem rosyjsko-chińskich, na przestrzeni 300 lat powtarza się mniej więcej dokładnie to samo. Obie strony, to jest głęboko uchodzi nawyk dyplomatyczny na tym obszarze w tradycję średniowieczną. Ten sam stosunek do władcy strony drugiej, czy posłowie rosyjscy mogą wykonać pokłon, bo przecież nie wypada się kłaniać pogańskiemu władcy i obcemu i tak dalej. Moskwa, która nigdy nie chciała przyjąć na audiencji u cara posła, który nie miał dla niego prezentów, sama potrafi wysłać do Pekinu poselstwo bez prezentów. Mnóstwo rzeczy się dzieje, jakby zwierciadlane odbicie. I tu można się zastanawiać, czy to przypadkiem nie jest po części dowodem na powiązania ze wspólną tradycją dyplomatyczną, czyli z tradycją mongolską akurat. Czy to jakby rzeczywiście nam nie wraca takim bumerangiem. No dobrze, ale żeby nie zaręczać Państwa tymi opowieściami 17-18-wiecznymi, powiedzmy otwarcie, że najważniejszy i przełomowy moment, zupełnie zmieniający sytuację, to jest połowa XIX wieku. Dlaczego? To nie chodzi tylko o to, że Rosja wyczerpała już, wydawałoby się, swoje możliwości parcia w różnych innych geograficznych kierunkach i zaczyna dochodzić do wniosku, że interesuje ją Azja Środkowa. Kaukaz połknięty, Emiraty podbite, Kazachstan kontrolowany, no więc Turkestan. No dobrze, ale to jest przecież kierunek, który łączy się z innym kierunkiem Rosji interesującym już od końca XVIII wieku. To jest skręt w kierunku Indii także. I teraz na stosunki rosyjsko-chińskie w tym okresie trzeba patrzeć przez pryzmat jeszcze jednej rywalizacji. Rosyjsko-angielskiej. To jest taki trójkąt bermudzki, bo na przykład, kiedy trwają wojny opiumowe i kiedy Anglia, a potem Anglia i Francja angażują się militarnie w Chinach, to przy II wojnie opiumowej Rosjanie wspierają finansowo Chiny i wspierają instruktorami wojskowymi. Dlaczego? Dlatego, że mają swoje interesy przyblokowane przez Anglików, a na dokładkę z Anglikami i z Francją mają konflikt, wojnę krymską przecież w tym samym czasie. Oto, proszę Państwa, nagle się okazuje, że na odległym bardzo kierunku, zapomnianym przez Boga i ludzi, zaczyna się dziać wielka polityka i to polityka europejska także. Kolejny front polityki europejskiej. No rzeczywiście jest tutaj sporo takich elementów w połowie XIX wieku, znowu, które zaciążą nad stosunkami rosyjsko-chińskimi aż po chwilę obecną. To wtedy tak naprawdę po raz pierwszy pojawi się problem Turkestanu, problem Xinjiangu, problem Ujgurów. To wtedy po raz pierwszy pojawi się problem Rosji występującej jako adwokat pobratymców swoich
islamskich poddanych wobec opresji chińskiej. No, przypominam, że to będzie wątek, który będzie nam się pojawiał no wielokrotnie. Będzie ten wątek pojawiał się nawet, eksplodował będzie w stosunkach rosyjsko-chińskich, nawet w takich momentach, kiedy się będzie wydawało, że jesteśmy o krok od pełnej konkordii. Kilka od takich kolejnych, no przecież przypominam, że Rosja Radziecka, która jest pierwszym państwem, które uznało Republikę Chińską, jest tym samym państwem, które dwukrotnie będzie musiało toczyć z Chinami konflikt, ponieważ dwukrotnie będzie w Turkestanie tworzyło republikę komunistyczną. I dwukrotnie się będzie stamtąd wycofywać na lata 30, lata 40. W związku z czym tego jest dużo. Krótko mówiąc, żeby wrócić jeszcze do realiów carskich. Rosja znajdzie się w pewnym momencie w dziwnej sytuacji, bo stopniowo przegrywając tą tak zwaną wielką grę o kontrolę nad Azją Środkową z Anglikami, nie mogąc przekroczyć jednak tego grzbietu Pamiru i nie mogąc jednak zrealizować marzeń jeszcze z czasów Pawła, czyli pochodu na Indie, podporządkowania sobie w Afganistanu i tak dalej. Tym z państwa, którym tego rodzaju rojenia mogą wydawać się folklorem politycznym, przypominam, że mniej więcej 30 lat temu nieoceniony facecjonista rosyjskiej Dumy, czyli Włodzimierz Wolfowicz-Żyrynowski, jako jedno ze swoich marzeń wyłożył zgromadzonym deputatom taki obraz rosyjskiego żołnierza moczącego pięty w Oceanie Indyjskim. Więc to są żywotne i bardzo ciągle jeszcze aktualne wyobrażenia o tym, że w jakimś kierunku można jeszcze coś ugrać. No ale tam Anglicy przyblokowali. Przyblokowali, co więcej, wygrawszy wojny opiumowe, poszerzyli swoją kontrolę nad Chinami, a regulacje polityczne między Rosją a Chinami, czyli te wszystkie traktaty z Kuldży, traktat ajguński i tak dalej, w gruncie rzeczy nie tak dużo przez dłuższy czas dawały Rosji, że wreszcie Rosja postanowiła się tam zaangażować mocniej. Sprzyjało temu kilka czynników. Gwałtowne słabnięcie Chin pod rządami ostatniej już dynastii, rosnący napór Japonii na Chiny, przede wszystkim przegrana przez Chiny wojna z Japonią, pewna dekompozycja zwartego przedtem organizmu państwowego chińskiego, czyli wyodrębnianie się Mandżurii. No przypominam, że Mandżuria to jest dla ostatniej dynastii kolebka. To jest w zasadzie apanasz dynastii i dynastia mandżurska nie wliczała Mandżurii, powiedziałbym, w ziemię koronne. To było ich własne. W związku z czym upadek dynastii oznaczał, że można próbować sięgnąć po te obszary, bo to nie należy do Chin, to w tym momencie jest ziemia niczyja, prawda? I Japończycy i Rosjanie mają ten sam pomysł przecież. No. Mamy całe mnóstwo działań dyplomatycznych i ekonomicznych ze strony Rosji, no, z których najważniejszy jest taki traktat 1896 roku. To jest pierwszy traktat o przyjaźni i współpracy między Chinami a Rosją carską. To już nie jest delimitacja, to nie jest rozgraniczenie stref wpływów, to miała być współpraca, to miały być
wspólne inwestycje, to miało być otwarcie w Chinach drzwi dla rosyjskiego kapitału. No i rok później ten traktat jest skonsumowany w sposób terytorialny, ponieważ Rosja pozazdrościła imperium kolonialnym i chce twardą stopą stanąć nad Pacyfikiem, mieć tam swoje bazy. I to jest kwestia jednak Port Artura, prawda? Port Artur jako wielka baza floty rosyjskiej. To oczywiście jest jeszcze drugie takie emporium rosyjskie, czyli Dalnej i tak dalej. Kwestia budowy kolei. Tu Rosjanie zrobili genialny biznes, ponieważ budowa kolei wschodniochińskiej, wszyscy budowali Chińczykom kolej w owym czasie, ale Rosjanie wybudowali kolej o długości ponad 1400 kilometrów, Anglicy 35. I to daje, no Francuzi byli lepsi, Francuzi około 500 kilometrów torów przełożyli. Oczywiście Rosjanie nie robili tego bezinteresownie, bo dla nich to była jednak kwestia połączenia ich posiadłości. To była niesłychanie ważna trasa. No i nie mogę sobie odmówić kolejnego poloniku. To kolej budowali także Polacy. Nie na zasadzie robotników i inżynierów prostych. No jeden, no Stanisław Kierbedź młodszy, bratanek naszego Kierbedzia od warszawskiego i petersburskiego mostu, prawda? Słynnego generała, inżyniera. Otóż Stanisław Kierbedź młodszy właśnie tam zdobył sławę, no i niemałą fortunę, prawda, i tak dalej. Tak czy inaczej, no rzeczywiście Rosja zaangażowała się finansowo z tą koleją, którą budowali Rosjanie, było tak, że ta kolej, dlatego ty mówisz, że ta kolej nam parę razy się jeszcze tutaj dzisiaj przyda. Kolej należała do Rosji, przebiegała przez teren chiński, przylegające do niej obszary były objęte arendą, zapewniony dostęp całej logistyki rosyjskiej, więc tak naprawdę eksterytorialna, można by powiedzieć. Prawda? Proszę Państwa, no, to wszystko się zmieni, kiedy pojawi się na tym obszarze nowy drapieżnik. To wszystko się zmieni, kiedy wkroczą Japończycy. To, co my nazywamy wojną rosyjsko-japońską, jest tak naprawdę wojną toczącą się na obszarze chińskim. To jest to wojna o Mandżurię przecież. To jest wypchnięcie przez Japończyków Rosjan z Chin. Wypchnięcie z Mandżurii i tak naprawdę przejęcie sporej części aktywów rosyjskich. Oczywiście po drodze jest udział wojsk rosyjskich w tłumieniu powstania bokserów i tak dalej. Rosjanie wspierają jeszcze przez jakiś czas pieniędzmi, instruktorami legalne władze chińskie, czyli w tym momencie jeszcze dynastie, coraz bardziej zmierzająco ku upadkowi. No ale jednak, kiedy nastąpi krach dynastii mandżurskiej, to carska Rosja zdobędzie się na akt, który nijak się nie mieścił w jej polityce europejskiej w głoszonej zasadzie legitymizmu. Przypominam, że Rosja carska w 13 roku, czyli rok przed pierwszą wojną, uzna Republikę Chińską. Uzna zmianę państwa chińskiego.
No, następne dekady dla obu stron są niesłychanie ciężkie. Rosja wchodzi do pierwszej wojny, zaraz potem ma rewolucję październikową i dalej ma ten wielki zamęt sięgający no, aż po brzegi Pacyfiku, włącznie z wielką białą emigracją w kierunku Chin, prawda, z białym Harbinem, z emigracją zaciągającą się do chińskiej armii. Tam jest ta enklawa właśnie mandżurska, niekontrolowana przez Chiny, gdzie też tam są biali Rosjanie. I tu się wtedy okazuje, że Republika Chińska no nie do końca jest takim, powiedziałbym, lojalnym sojusznikiem władzy radzieckiej. Co można zrozumieć, ponieważ na kierunku chińskim kierownictwo radzieckie też będzie miało pomysł ten sam, co w przypadku Europy, a mianowicie eksport rewolucji. I ponieważ no, ruchy rewolucyjne, ruchy komunistyczne w Chinach już wtedy istnieją i mają swoją socjalistyczne i komunistyczne, mają swoją tradycję, no to ktoś jednak we władzach radzieckich wymyślił, że może w Chinach się uda coś takiego zrobić. No i mamy tak zwane powstanie kantońskie w 22 roku, które no, jest przejawem jednak manipulacji radzieckich w życiu wewnętrznym Republiki Chińskiej. Tyle, że Chiny zareagują bardzo ostro. One zerwą stosunki dyplomatyczne z Rosją Sowiecką. A zaraz potem, 2 lata później, próbują przejąć te enklawy pograniczne właśnie, przejąć do końca kontrolę nad koleją, przede wszystkim czyta Władywostok, wprowadzają tam swoje wojska i robią numer Rosji Sowieckiej niespotykany. Wprowadzają tam oddziały białych emigrantów. No, rzeczywiście to jest działanie, które się szerokim echem odbiło w kręgach kierowniczych radzieckich, no ale też ta próba naruszenia status quo dla Chin zakończyła się potężnym blamażem militarnym. Wojska chińskie przegrały tę konfrontację. Rosjanami, a raczej Sowietami dowodził znany skądinąd z rewolucji, a potem zamordowany na polecenie Stalina marszałek Blücher, który wcześniej zresztą, dla odmiany, był doradcą wojskowym w Chinach demokratów, czyli Kuomintangu, więc znał ten obszar. Proszę Państwa, jak widzicie, Państwo, to wszystko jest jak przekładaniec. Chiny demokratyczne mają u siebie, teoretycznie demokratyczne, mają u siebie ogromną rzeszę częściowo przejętych na służby białych emigrantów, w armii Kuomintangu mają instruktorów sowieckich i późniejszego sowieckiego marszałka jako głównego doradcę, prawda, jako generał Galen. Z jednej strony Rosja Sowiecka jest pierwszym krajem, który uznaje suwerenność Republiki Chińskiej, z drugiej strony w 9 lat później usiłuje dokonać tam przewrotu, żeby zainstalować porządek komunistyczny. Chiny mają poczucie wdzięczności ograniczone, bo odpowiadają na to próbą przejęcia kontroli nad linią kolejową i wypchnięcia Rosjan po prostu z tego obszaru. Nawiasem mówiąc, właśnie wtedy, kiedy w przeddzień zerwania stosunków dyplomatycznych w 27 roku, właśnie wtedy kierownictwo chińskie kolejny raz powołało się na status quo z czasów traktatu nerczyńskiego 1689 roku. Dawajcie, chłopcy, przywrócimy granice z czasów Golicyna, Zofii i Gołowina.
No, wszystko nabiera przyspieszenia, kiedy zacznie się wojna, kolejna wojna japońsko-chińska, kiedy zacznie się agresja japońska na Chiny. No i wtedy to po prostu się już wszystko zakotkuje, bo Rosjanie z jednej strony będą mieli swoje antagonistyczne interesy i w Mongolii, i nad Amurem z Japończykami. Będą mieli kolejne kampanie Jioro Hasan, Hu Hin Go i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony będą mieli swoje problemy z Chińczykami i to będą właśnie te dwie próby utworzenia Republiki Turkestańskiej. No, znowu mamy trójkąt bermudzki, prawda? Do tego wszystkiego dochodzi oczywiście jeszcze próba szarskiej przyjaźni, ja bym powiedział, między komunistami chińskimi i rosyjskimi. W swoim czasie grupa inicjatywna z Moskwy próbowała odsuwać Sun Yat-sena od władzy, próbowała przejąć kontrolę nad partią. No różne tam się rzeczy działy, no ale Chiny tak naprawdę mają wtedy jeden wielki, podstawowy problem, czyli wojnę z Japonią. Kiedy zacznie się na tych obszarach druga wojna, kiedy stanie otwarty ten dalekowschodni front II wojny światowej, pojawią się nowi gracze, bo pojawi się problem wsparcia dla Kuomintangu ze strony aliantów, z drugiej strony z czasem powstanie problem wewnętrznych walk między Chińczykami. Tu znowu zostanie to, powiedziałbym, wykorzystane przez mocarstwa, bo Rosjanie zagrają, czy Sowieci zagrają na komunistów, Zachód będzie grał na Chiang Kai-sheka. No wiadomo, że wygra towarzysz Mao i to wszystko zapoczątkuje kolejny etap w dziejach stosunków rosyjsko-chińskich. Serdecznej, nierównoprawnej przyjaźni. Ponieważ kolejny raz Rosja będzie państwem, które jako pierwsze uzna nowe państwo chińskie, które się wyłoni z tego zamętu, bo już pod koniec 1949 roku Rosja sowiecka ZSRR uzna Chińską Republikę Ludową, udzielając zresztą sporego poparcia, będąc cenionym sojusznikiem, bo raptem 4 lata wcześniej Armia Czerwona rozgromiła japońską armię kwantuńską właśnie w Mandżurii. To wszystko sprawia, że Chińczycy sporo sobie obiecują po tej przyjaźni, bardzo na nią liczą, ale mają świadomość, że to nie jest równoprawny układ. Jak dalece on był nierównoprawny, to okazało się w czasie konfliktu koreańskiego. My patrzymy na konflikt koreański przez pryzmat tego, co do dzisiaj pozostało nam właśnie na Półwyspie Koreańskim i przez pryzmat wspomnień o działaniach militarnych armii amerykańskiej i zmaganiach z komunistami. Zapominamy o tym, że Chińczyków do otwartej interwencji popchnęła Rosja sowiecka, która obiecywała otwarte zaangażowanie militarne w ten konflikt. A ostatecznie skończyło się na tym, że Chińczycy byli mięsem armatnim. Owszem, dostali wsparcie w postaci technologii, samolotów, trochę amunicji. Sowieci się nigdy nie zaangażowali w tę wojnę. I to był pierwszy sygnał dla kierownictwa chińskiego, że nie tylko my uważamy, że to nie jest nierównoprawny układ, ale tamci wiedzą, że on jest nierównoprawny,
I na dłuższą metę to jest dla Chin niewygodne. Mhm. Wszyscy wiemy, że kolejnym takim ważnym momentem będzie śmierć Stalina. Jednak jak długo Józef Wissarionowicz żył, tak długo dla Mao Tse-tunga to był to jednak polityk ucieleśniający skuteczność, mocarstwowość i siłę ZSRR. Tutaj żartów nie było. Natomiast zniknięcie ze sceny politycznej Stalina i te wojny diadochów na Kremlu, prawda? Zwłaszcza sięgnięcie po władzę przez Chruszczowa i jego walka z kultem jednostki sprawiły, że Chiny zaczęły zupełnie inaczej się zapatrywać na istotę układu z ZSRR i na charakter tej współpracy. I nie ma specjalnego znaczenia, że tu już po śmierci Stalina jest ta pierwsza wielka na państwowym poziomie delegacja radziecka w Chinach, że zawarte są niezliczone traktaty, porozumienia, umowy i tak dalej, bo parę lat później będzie już po wszystkim. Tak naprawdę chyba ostatecznie w latach 58-59 nastąpi wielki kryzys w stosunkach chińsko-sowieckich, zwłaszcza kiedy kierownictwo radzieckie odmówi przekazania technologii broni jądrowej Chińczykom. W 58 roku Chiny poprosiły o to i dostały odmowę. No, to z kolei Chińczycy urażeni, ale węszący tutaj pewną ideową, ja bym powiedział, szansę, po raz pierwszy krytycznie, jawnie wypowiedzą się o polityce Chruszczowa i o walce z kultem jednostki. Krytyka publiczna przez kierownictwo, przez pierwsze osoby państwie chińskim postanowień 20. zjazdu, zakwestionowanie istoty destalinizacji chruszczowskiej, no, jest policzkiem dla władz radzieckich i dlatego w 60. roku Związek Radziecki wycofa z Chin wszystkich swoich specjalistów, instruktorów, zredukuje personel dyplomatyczny, zamrozi wszystkie umowy gospodarcze. No i to już będzie początek tak naprawdę konfrontacji przecież. No. W 63 roku obie strony wymienią dokumenty ideowe, czyli komitety centralne obłożą się wzajemnie ciosami, wyrzutami i zarzutami odejścia od szczytnych idei komunizmu. Obie strony będą rozmówcę uważały za heretyka w myśli marksistowsko-leninowskiej. Tak, obie strony broniły czystości doktryny i nie cofały się przed zarzutami wyjątkowo ciężkimi pod adresem oponenta. Kierownictwo radzieckie uważało, że mamy do czynienia z kultem jednostki i z wypaczeniami, nieuprawnioną modyfikacją podstawowych zasad leninizmu, jeżeli chodzi o siły wytwórcze i tak dalej.
No, zresztą należy pamiętać, że Mao, wykładając swoją chińską wersję komunizmu, bieżnikując do warunków chińskich komunizm, jednak poświęcił niesłychanie wiele miejsca specyfice lokalnej, stąd cały ten agraryzm i tak dalej. Natomiast Chińczycy walnęli w Kreml wyjątkowo dużym ładunkiem z braku broni jądrowej. Mianowicie obwieścili całemu światu, że Związek Radziecki poszedł drogą kapitalizmu i to w ogóle nie jest żadne państwo komunistyczne. Myśmy pewne odpryski tego widzieli tutaj u nas w Europie, no kazus Albanii, prawda, jako tego sojusznika Chin, który w pewnym momencie był takim filochińskim skansenem, prawda, i bazą, w pewnym momencie nawet bazą, nie wykorzystano na szczęście floty chińskiej, akurat Dures i tak dalej. Wracając do rzeczy, od 1964 roku następuje eskalacja. Dwa lata później zaczyna się w Chinach rewolucja kulturalna, która ma również swój wektor antysowiecki. Otóż jednym z zarzutów wobec części starej elity partyjnej jest jej filorosyjskość i związki agenturalne z Kremlem. To rzeczywiście jest eksterminacja de facto niemałej grupy osób. Uderzenie w kulturę jest uderzeniem nie tylko w kulturę rodzimą chińską. To jest walka także z wszystkim, co jest uznane za obce w Chinach, a więc także z elementami tego, co dla Rosjan jest ważne. Tam jest takich parę enklaw, które dla Rosji tradycyjnie są ważne. Na przykład problem tak zwanych Aubazyńców. To jest takiej, no w dwóch zdaniach powiem, bo to jest smakowite. Część garnizonu zdobytej przez Chińczyków twierdzy rosyjskiej w XVII wieku wylądowała w Pekinie. Została użyta do służby w armii cesarskiej. Powtarza się historia jak z czasów Wielkiego Hana. No i w gruncie rzeczy przy dynastii mandżurskiej oni tam prosperowali, a kiedy Rosja się pojawiła po traktatach z końca XIX wieku, nawet uzyskali normalne warunki dla wyznawania religii prawosławnej i tak dalej, i tak dalej. Otóż kiedy przyjdzie rewolucja kulturalna i nastąpił wielki renesans tego środowiska, otóż kiedy przyjdzie rewolucja kulturalna, to de facto ona zmiecie to skamielinę starej Rusi, no bo to jest element obcy. To o dziwo Rosjanie zauważą. No niszczenie oczywiście literatury, muzyki i tak dalej, i tak dalej. Ale to i tak jest tylko przygrywka, bo w 1969 roku nastąpią już otwarte konflikty zbrojne. I to jest ten konflikt akurat o wyspę Damanski akurat i tam zresztą jest konflikt dotyczący również pewnej granicy wodnej chińsko-kazachskiej akurat, tam strefa jednego z jezior, ale to jest Usuri, to jest kraj prymorski, to jest właśnie wyspa Damanski i tak dalej. Tak naprawdę to są skrawki, to są niewielkie obszary, ale determinacja, jaką będą demonstrować Chińczycy, usiłując przejąć te obszary, nie szczędząc materiału ludzkiego, spowoduje, że to się przerodzi w otwarty konflikt militarny. To są już inne Chiny. To nie są te Chiny, które
prosiły o technologię jądrową. To są Chiny, które bez wątpienia są już potężną machiną militarną i Rosja sowiecka w dobie kryzysu czechosłowackiego, w obliczu nadciągających problemów gospodarczych, które trafnie zdiagnozował premier Kosygin, nie jest zainteresowana tym konfliktem. Zwłaszcza, że zaczynają się również jakieś tam zaloty pośrednio przez jakiś takich właśnie postillon d'amour, zaloty ze strony amerykańskiej do Chin. Próba wyprostowania tam stosunków. I w tej sytuacji we wrześniu 69 roku następuje spotkanie w porcie lotniczym w Pekinie. Oczywiście przypadkowe bez mała. Premiera Kosygina z Chou Enlaiem. Obie strony mają świadomość, że ten konflikt im nie służy. No i zaczyna się pacyfikacja. Obie strony, należy pamiętać, że Chiny w 69 roku to jednak już ten szczyt rewolucji kulturalnej też mają za sobą. W każdym razie zaczyna się pacyfikacja tych najbardziej nabrzmiałych problemów. Kwestia uspokojenia na granicy. Intensyfikacja stosunków gospodarczych, no a przede wszystkim wracają do obu stolic ambasadorowie, bo po drodze obie strony zdążyły odwołać swoich ambasadorów. Co nie znaczy, że kolejne dekady gwałtownie przyspieszyły naprawę stosunków. Nad Ussuri dalej słychać było strzały. Środowiska medialne związane z służbą propagandową Komitetu Centralnego Partii Chińskiej puszczały w Europie pogłoski o tym, że Rosjanie trenują na wyspach, znaczy wobec garnizonów na tych wyspach, na Ussuri chińskich nowobroni, jest to miotacz antymaterii. Różne zabawne rzeczy tam się działy, pojedynek wywiadów, podrzucanie sobie wzajemnie ludności. Mało kto sobie uświadamia, że Rosja parokrotnie stosowała potem Związek Radziecki wyciąganie z Chin ludności właśnie z Xinjiangu do Kazachstanu i do Kirgistanu, a przynajmniej do Kazachstanu. Wyciągano ludność, dając im masowo paszporty rosyjskie na przykład i tak dalej. Więc to różne rzeczy tam się działy. Tak naprawdę problemy definitywnie skończyły się wraz z wybuchem perestrojki. Prawie równe w 20 lat po nawiązaniu stosunków przez Chou Enlaia z Kosyginem mamy wizytę państwową Gorbaczowa. I to oczywiście są inne partie, inne komitety centralne, inne Chiny i inna Rosja. Tutaj już współpraca i rozmowa o współpracy idzie w zupełnie inną stronę. Wizyta Gorbaczowa po pierwsze położyła podwaliny pod wyprostowanie wszystkich konfliktów granicznych. Co prawda skonsumuje to wszystko zupełnie inny przywódca rosyjski, ale to rozpoczęte w 1989 roku konsultacje graniczne
i cały ten wysiłek delimitacyjny, pomysły na wymianę terytoriów, na mniejsze lub większe koncesje, jak Państwo pamiętają, ostatecznie w 2005 roku Rosja zawarła porozumienie z Chinami, regulujące wszystkie spory graniczne. Wycofała się w 2005 roku z wszystkich tych roszczeń, o które lała się krew. Właśnie z Damańskiego, to jest około 350 kilometrów kwadratowych przekazano Chinom. Znowu nasuwa się pewna analogia. Oczywiście 2005 rok był takim, a nie innym momentem w polityce światowej, zwłaszcza europejskiej, ale nasuwa się znowu analogia z Nerczyńskim traktatem, prawda, gdzie Rosja wycofuje się ze swoich planów, takich powiedziałbym, hegemonistycznych dla tego obszaru, gdzie w imię pełnej pacyfikacji i głębokiej współpracy z Chinami poświęca te 350 kilometrów kwadratowych, mając wcześniej już zawarty bardzo korzystny traktat o dobrosąsiedztwie, przyjaźni i współpracy 2001 roku, który zapoczątkował jakby to całe dochodzenie do przekazania terytoriów. Lada moment eksploduje wymiana kulturalna, jakiej nie było od prawie 50 lat. Ja akurat jestem beneficjentem tych wydarzeń, bo oglądałem na własne oczy tą wielką ofensywę kulturalną Chin w Rosji, trwającą od 2003 roku do 2010. Najpierw gigantyczne zaangażowanie się na przykład w 300-lecie Petersburga, ale potem rok kultury Chin w Rosji, rok kultury rosyjskiej w Chinach, rok chińskiej turystyki w Rosji w 2013 roku, rok języka rosyjskiego w Chinach. W zasadzie rok rocznie był jakiś rok, co jest naturalne, prawda, bo wynika to z logiki kalendarza, ale rok czegoś, rok jakiś. Gigantyczna współpraca. Warto pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że traktat o dobrosąsiedzki pozwolił na uregulowanie i uporządkowanie tego, co de facto już trwało od 10 lat, ale tej dzikiej, gigantycznej wymiany handlowej w strefie przygranicznej. To, co się działo tam na rynkach Czyty i na tej granicy właśnie chińsko-rosyjskiej, to był po prostu, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze pamięta największy, jak mówiono z dumą, bazar Europy, czyli stadion na Pradze, koronę stadionu, to nie ma żadnej skali porównawczej. To jest 100 razy większa wymiana tam była. Znakomita aktorka rosyjska, Lela Ahidżakowa, działaczka praw człowieka, obrońca praw człowieka, kiedyś powiedziała, że na granicy rosyjsko-chińskiej powinno wybudować się pomnik przyjaźni i ona ma pomysł, jak ten pomnik powinien wyglądać. Mianowicie powinna to być, jak ona powiedziała, połosata jasumka ruskociełnocznika, czyli pasiasta torba rosyjskiego, w zasadzie przemytnika tak naprawdę, handlarza przygranicznego. No, są gigantyczne zupełnie jakoś. Od razu uczulam Państwa na jeden wątek, bo za tym pojawia się taki vox populi, że otwarcie granic Rosji w strefie przygranicznej spowodowało wręcz zmianę stosunków etnicznych,
napływ Chińczyków, sinizację Syberii Wschodniej i tak dalej. Statystyki demograficzne tego nie potwierdzają. Nic wielkiego tam się nie wydarzyło, jeżeli chodzi o zjawiska demograficzne, ale bardzo wiele się wydarzyło i wydarzać się będzie w następnych latach, o których jeszcze parę słów powiemy, jeżeli chodzi o obecność chińskiego kapitału, chińskiego know-how, chińskich banków, myśli technicznej i tak dalej, i tak dalej. To jest gigantyczna obecność rzeczywiście i to grubo przed pojawieniem się słynnego pomysłu na odnowienie jedwabnego szlaku, czy na jeden pas, jeden szlak, czy jedną drogę. Ta obecność rosła i narastała. Co więcej, ta obecność ma na przykład pewne znaczenie dla ludności Syberii, takich powiedzmy obszarów jak Buriacja, no, które nie wiedzą, jak mają funkcjonować między rosyjskim dyktatem a powiedzmy chińskim sąsiedztwem, prawda, i tak dalej. Proszę Państwa, krótko mówiąc, ta sytuacja z obecnością poszerzającą się, narastającą i krzepnącą Chin wręcz wytworzyła w pewnym momencie w Rosji, w mediach, nawet taką lekką chinofobię. To jednak były hasła podnoszone nawet przez poważne partie polityczne, że ograniczyć napływ Chińczyków na Syberię i tak dalej, i tak dalej. Powtarzam, że takiego czegoś tak naprawdę nie było. No ale co, do czego to wszystko doprowadziło? Co nastąpiło między najpierw 89 a 2001, między wizytą Gorbiego a traktatem o przyjaźni i współpracy, a następnie między traktatem o przyjaźni i współpracy a dzisiejszą sytuacją, bo myślę, że ona jest dla Państwa szczególnie istotna. Nastąpiło odwrócenie historycznego modelu jeszcze z czasów stalinowskich, Państwu znanego, o którym dzisiaj mówiłem. Rosja teraz jest słabsza. Po raz pierwszy od kilkusetletniej perspektywie Rosja w tym układzie z Chinami jest słabsza i jest petentem. Jakby motto dla naszego dzisiejszego spotkania to informacja, ten bilans półrocza, kiedy się okazało, że w ostatnim półroczu Chiny nie zainwestowały w Rosji ani jednego dolara. Inwestycje z ostatnich lat sięgające grubych miliardów w pierwszej połowie, zwracam uwagę, że w pierwszej połowie roku, a więc licząc ze stycznia, co z kolei pozwala nam domniemywać, że Chińczycy rzeczywiście byli informowani, że coś tu za chwilę nastąpi w Europie, prawda? Otóż Chińczycy się powstrzymali od inwestowania w rynki rosyjskie i nie inwestują. Udzielili różnorakiej pomocy, a jednocześnie w wielu dziedzinach odmówili tej pomocy. Rosjanie kiedyś odmówili im technologii jądrowej. Chińczycy
akcentując, że są krajem pokojowym, pokój miłującym i dążącym za wszelką cenę do pokoju między sąsiadami, oferujący swoje pośrednictwo, bardziej skomplikowanych technologii militarnych odmówili. Oczywiście udzielili pewnej pomocy, na przykład w zakresie bankowości, ale jednocześnie zapewnili sobie niewiarygodnie korzystny i suty deal gospodarczy, kupując od Rosji gigantyczną ilość gazu w zasadzie po cenach wydobywczych. Nie ulega żadnej wątpliwości, że w tym duecie w tej chwili mocniejszym graczem jest Xi, a nie Wowa. Władimir Władimirowicz musi przełykać pigułkę za pigułką. Ci, którzy żartobliwie mówili, że wojna na Ukrainie wybuchła w określonym terminie dlatego, że adorując Chińczyków, Putin obiecał, że nie zepsuje igrzysk, może i mają rację, ale cena tego gestu chyba jest wygórowana. Oczywiście Chińczycy, powtarzam, i w stosunkach z Rosją to bardzo dobrze widać, rozumują i rozgrywają to w zupełnie innej perspektywie czasowej. Tutaj gigantyczne znaczenie ma różnica głębokości pamięci historycznej i właśnie perspektywy chronologicznej. Jak minister rosyjski mówi, tak, odbudujemy szlak jedwabny, to będzie tak jak ten idące, prawda, to połączenia przez Syberię i przez Turkestan, tu my będziemy pośredniczyć i tak dalej, i tak dalej. Tak jak w XIX wieku, no to Chińczycy mówią, no nie, to jest tak jak w VII-VIII, to my tam będziemy tam skręcać w kierunku Oceanu Indyjskiego, wyjdziemy nad Morze Czerwone i tak dalej, i tak dalej. To jest zupełnie inne myślenie przestrzenne, ale również odwoływanie się do innych realiów. Ja już dwukrotnie dodawałem Państwu przykład odwoływania się dzisiaj, w XXI wieku, do realiów z czasów traktatu nerczyńskiego, na koniec XVII wieku. Oni to pamiętają. Ten ulubiona anegdota polskich publicystów i politologów o Chuenlaju i pytaniu o ocenę rewolucji francuskiej, odpowiedź, że na to jest za wcześnie, żeby ją oceniać, nabiera zupełnie innego wymiaru. Oni to konsumują metodycznie i powoli. Poza tym oni teraz mają czas. To ich rywale się szczepili z sobą. Proszę zwrócić uwagę, że nie może tak do końca Republika Chińska porzucić słabnącego rosyjskiego sojusznika, jeżeli w ciągu półrocza udało jej się politycznie to i owo ugrać tak, żeby zaniepokoić Australię, zmusić do głębokiej refleksji Stany Zjednoczone. To już nie jest pokrzykiwanie o wojnie gospodarczej czy wojnie celnej, tylko to jest kwestia myślenia o zupełnie innych regulacjach bezpieczeństwa,
na teatrze dalekowschodnim. Może się mylę, ale jak na razie beneficjentem tego, co się dzieje, w dużym stopniu są właśnie Chiny. A Rosja no, coraz bardziej się od Chin w tym momencie uzależnia. Na koniec warto byłoby powiedzieć, że to nie jest tak, że to są zjawiska widoczne tylko w ostatnim roku czy w ostatnich latach. Proszę przypomnieć sobie sytuację, jak potężne lobby po obu stronach granicy przepychało pomysł puszczenia rurociągu po dnie jeziora Bajkał. Na przykład. Co oczywiście jest czarnym snem ekologów na całym świecie, ale przecież nie tylko ekologów. Nawiasem mówiąc, parę lat temu Komisja Śledcza Republiki Rosyjskiej Federacji usiłował przyjrzeć się największym transakcjom w zakresie nabywania areałów uprawnych właśnie na Zabajkalu i tak dalej. Wyniki nie zostały opublikowane. Nie ulega wątpliwości. Chińczycy tam weszli, wchodzą coraz szerzej, tyle, że w chwili obecnej nie zamierzają angażować w to państwowych środków, przynajmniej do momentu poważnego przesilenia politycznego. A z ich punktu widzenia być może każdy scenariusz rozstrzygnięcia tego konfliktu może się okazać scenariuszem zwycięskim. Tak jest. I może tego warto się u nich uczyć. I na tym zakończymy. Tutaj ogromna wiedza i wykład pana profesora Hieronima Grali. Bardzo dziękuję serdecznie za spotkanie. Wyczerpujące wiedzę, fakty, no i przede wszystkim też... Słuchacze, wyczerpujące słuchacze. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz i dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję.